Drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Jak dobrze wiemy, Ziemia to przyroda, lasy, zwierzęta. Dlatego też chciałbym trochę opowiedzieć Państwu z perspektywy leśnika. Gospodarka leśna to nie tylko pozyskiwanie drewna, to także sadzenie i pielęgnacja drzew, ochrona przeciwpożarowa, retencja i magazynowanie wody. Dbałość o środowisko to przede wszystkim lasy. Na miejsce jednego wyciętego drzewa sadzimy 4 nowe. Prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki leśnej to nasz priorytet. Przyroda to także zwierzęta. W okresach zimowych prowadzimy akcje dokarmiania zwierząt. Ważnym elementem jest także jej ochrona. Na przykładzie Nadleśnictwa Ruszów warto wspomnieć o takich programach jak na przykład reintrodukcja populacji kuszca, czyli dbanie o to, aby zwierzęta mogły się rozwijać oraz zwiększać swoją populację. Prowadzimy akcje dydaktyczne oraz szkolenia, ucząc prawidłowego wykorzystywania przyrody oraz przede wszystkim szacunku do niej. Największym naszym grzechem są śmieci, a przede wszystkim pozostawianie ich w lasach. Są zagrożeniem dla samej przyrody oraz dla zwierząt. Gdy będziemy wybierać się w najbliższej przyszłości po grzyby, drodzy grzybiarze, zabierzmy ze sobą jeden koszyk grzybów, a drugi śmieci, które znajdziemy po drodze w naszych lasach. Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi życzę sobie, ale i także Państwu, abyśmy mogli jak najdłużej cieszyć się z naszej pięknej ziemi.